Boże, ale mi się nic nie chce. Po co ja to sobie w ogóle wymyśliłem? Ciekawe, czy się kapną, że nie mam spodni. Cześć, ja się nazywam Maciek Sobol i prowadzę bloga narower.com. No i koszulkę mam starą. Ale nieważne, bo dzisiaj po raz pierwszy startuję z Q&A. Więc równo tydzień temu zadałem wam trochę pytań i dziś... Wy zadaliście mi trochę pytań. W sensie kilka. No nieważne. Ważne, że na nie odpowiem. Więc Dominik Knoblewski pyta. Otłuszczacz w spray. Otłuszczacz w spray. Otłuszczacz. Jaki polecasz? Czy są jakieś tanie, nieśmierdzące, bo słyszałem o środkach ze skórek cytrusów? Otóż, ja używam czegoś takiego. To jest Makoff Degreaser. Występuje wersja, która jest cytrusowa, a przynajmniej jest w pełni biodegradowalna. I zdecydowanie polecam produkty Makoffa, bo są naprawdę w porządku. Na tym wręcz piszę, że jest niebezpieczny dla środowiska, ale ja go dostałem i już się kończy, więc następną butelkę kupię na pewno biodegradowalnego. Ogólnie rzecz ujmując, na rynku rowerowym będziesz miał sporo produktów, które są na bazie naturalnych kwasów cytrusowych. I będzie to produkt Welt Tite, to jest Citrus Degreaser, jest Finish Line Citrus, jest Park Tool Citrus i Makoff Degreaser, o którym wcześniej mówiłem. I te produkty są dostępne na polskim rynku, znajdziesz je nawet na Allegro, więc jeżeli szukasz jakichś właśnie bezpiecznych dla środowiska otłuszczaczy, to spokojnie możesz sobie któryś z nich kupić. Aleksander Szczepański. Kiedy po raz pierwszy wsiadłeś na rower i czy jazda od razu stała się twoją życiową pasją, czy może ktoś się nią zaraził? Pierwszy rower wsiadłem w wieku lat 3 w Krakowie. To był chyba trójkołowy rower. Należał do dziewczynki, która mieszkała chyba w tym samym bloku, co ja. No... To był pierwszy raz, kiedy wsiadłem na rower, żebym pamiętał, to nie był mój rower. Potem dostałem od wujka rower BMX, wtedy był szał na BMX-y. Pamiętam, że miał kółka jeszcze dokręcane. Na tym rowerze właśnie nauczyłem się jeździć bez tych kółek. Potem wkładaliśmy jakieś szprychy, karty do gier w szprychy, tego typu sytuacje. Oprócz tego jeszcze mieliśmy przyklejone plakietki z tektury, na których pisało Rickardson i tak dalej, i bawiliśmy się w żużel. I potem ten rower jakoś trzymał się mnie praktycznie cały czas, z drobną przerwą mniej więcej w okresie licealnym, kiedy chodziłem do technikum i nie bardzo był czas jeździć. Trochę bardziej zająłem się wtedy też fotografią, ale koło 21 roku życia ten rower do mnie wrócił z jeszcze większym impetem. Poza tym jeszcze jak byłem młodszy, to bardzo dużo czasu spędzałem jeżdżąc po mieście, wyrywając się gdzieś z domu. Mówiło się, że się idzie pograć w Heroesów na kompie u kolegi. Tylko w 50% to była prawda, bo chwilę graliśmy, a potem spadaliśmy na rower się włóczyć, gdzie się dało. A drugą część czasu spędzałem u kolegi, który miał serwis rowerowy. No i jakoś tak to mniej więcej było. Szymon Izydorczyk. Jak skutecznie wyczyścić napęd bez jego zdejmowania? Jakie smary i oliwki polecasz? Więc tak. Ten odtłuszczacz, który przed chwilą pokazywałem, bardzo dobrze sprawdza się do łańcucha. Poza tym są specjalne preparaty do psikania właśnie po kasecie i tak dalej, do odtłuszczania też ogólnie. Dwa. To jest rzecz, przed którą bardzo długo się wzbraniałem, zupełnie niepotrzebnie. To jest specjalna szczotka do mycia przerzutki kasety łańcucha. Tym wybieramy cały syf z kasety. Tą częścią czyścimy zębatkę. Tutaj możemy wyczyścić przerzutkę i tak dalej. Poza tym z olei Pedros, Shimano, Makoff. W każdym razie Finish Line jest taki sobie, więc jakbyś go chciał kupić, to ogólnie słabo.
Taka szczotka w Decathlonie kosztuje 30 zł w komplecie z taką drugą do czyszczenia innych rzeczy. Na Allegro pewnie za 15 coś takiego dostaniesz. W zależności od firmy może to być też trochę więcej. Także tym bym sobie radził wyczyścić całą kasetę. Natomiast jak chodzi o łańcuch, możesz myć albo specjalną kolejną szczotką do czyszczenia roweru, albo możesz poszukać miotełki do zamiatania kurzu w sklepie, tylko żeby była trochę mocniejsza, tak? Bo ta jest dość miękka. Natomiast jak znajdziesz sobie taką, która będzie miała troszeczkę ostrzejsze włosie, to w miarę dobrze Ci się uda ten łańcuch wyczyścić. Poza tym przede wszystkim dobry odtłuszczacz. Pamiętaj, żeby był biodegradowalny, dbajmy o środowisko, w końcu i tak już jeździmy rowerem, to można jeszcze tą jedną cegiełkę więcej dorzucić. Natomiast ja szczerze powiedziawszy odradzam kupowanie jakichś nie wiadomo jakich maszynek do czyszczenia łańcucha. To jest moim zdaniem trochę przegięcie. Poza tym jak się wyposażysz w spinkę, to naprawdę to mycie, tak jak pokazywałem, że po prostu wrzucasz łańcuch do bidonu i zalewasz i trzęsiesz, to nie jest takie trudne, a naprawdę to jest najbardziej sprawdzona metoda do wyczyszczenia łańcucha. Jack Survival. Witam, jakiego sprzętu używasz do nagrywania i montowania filmu? No, to używam lustrzanki z obiektywem stałym. Mam kilka takich obiektywów. Parę takich obiektywów. U góry jest zamocowany specjalny dyktafon, który jest też mikrofonem. A do montowania używam profesjonalnego oprogramowania. W tym momencie zastanawiam się nad jego zmianą. W każdym bądź razie dla Ciebie najważniejsze jest to, czym Ty możesz nagrywać. Jak kupujesz lustrzankę, to patrz przede wszystkim na to, jakie obiektywy by Cię interesowały, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Dwa, jak chodzi o montowanie filmu, to oprogramowanie, którego ja używam, jest drogie, więc prawdopodobnie go nie kupisz. Szkoda, żebyś ściągał pirata, więc znajdź sobie coś, co Tobie będzie pasowało. Jest troszkę darmowego oprogramowania, na Macu jest to na przykład iMovie, i liczę, że na Windowsa też coś znajdziesz. W każdym bądź razie nie sugeruj się tym, co ja mam, bo gdyby nie to, że jakby staram się robić bloga i filmy i tak dalej, to takiego sprzętu na pewno bym nie kupił tak czysto hobbystycznie. W każdym bądź razie pamiętaj, że w filmach bardzo często ważniejszy jest w zasadzie dźwięk niż obraz. Więc to, czy masz super wypasioną lustrzankę, czy jakiś przyzwoity aparat, czy nawet powiedzmy dobrej jakości komórkę i kręcisz w miejscach, które są dobrze oświetlone, to będzie dać Ci lepszy efekt niż jak kupisz sobie dobrą lustrzankę, ale nie będziesz miał do tego dobrych obiektywów, będziesz nagrywał jak jest ciemno, będzie wszystko źle oświetlone i w dodatku będzie Cię kiepsko słychać. Więc mam nadzieję, że to w jakikolwiek sposób Ci pomogło. Marcin Kurczak. Czy obowiązkowa tylna lampka i takiż odblask mogą być w jednej obudowie? Mogą. Jeżeli masz lampkę rowerową, która wygląda tak, to miała być wstawka, że tak znikam i się pojawią, ale... No, więc ja mam taką lampkę. To jest Maktronik Wally. To jest ta pierwsza, mocniejsza wersja. I ona nie ma żadnych odblasków budowanych. Natomiast jeżeli przyglądałbyś się lampkom, które są zasilane z dynama, to zobaczysz, że one bardzo często mają odblask właśnie wbudowany. Więc automatycznie w jednej obudowie masz ten odblask i tą lampkę, która świeci. Żeby nie być totalnie gołosłownym, to poszperałem w internecie i ściągnąłem taki dokument, który nazywa się Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju ze 30 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. I to jest zbiorczy dokument ze wszystkimi aktualizacjami, w którym na dokładnie 38 stronie znajdziesz, sekundę, bo przewijam, paragraf 56 punkt 1. Światła pozycyjne oraz odblaskowe, oświetlone światłem drogowym,
innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z co najmniej 150 metrów. W przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne. Powinny być umieszczone w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1,5 metra i nie niżej niż 25 cm od powierzchni jezdni. No, ogólnie motyw jest taki, że pisze, że masz mieć odblaski oraz światło mrugające, bądź ogólnie światło, które jest zasilane w jakiś sposób, tak? Samo emituje światło. Natomiast nie ma nigdzie napisane, że to nie może być wszystko połączone w jednej obudowie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym filmie. Dajcie łapkę w górę. I teraz tak. Dokładnie za tydzień od tego filmu pojawi się kolejny Q&A, więc oczekuję na Wasze pytania. Możesz to zrobić w komentarzu pod tym filmem, niezależnie czy oglądasz go na YouTubie, czy oglądasz go na Facebooku. Ja te wszystkie pytania pozbieram, przygotuję się i Wam na nie odpowiem. O 15 w piątek pojawi się kolejny Q&A, więc do zobaczenia do tego czasu. Kłaniam się, ja nazywam się Maciek Sowol, prowadzę bloga na rower.com i nie wiem po jaką cholerę znowu to mówię, ale było mi miło i do zobaczenia, na razie.